Świętego. Amen. O Boże, Ojcze dobry i miłosierny, który wybrałeś świętego Antoniego jako świadka Ewangelii i posłańca pokoju pośród Twego ludu, wysłuchaj modlitwy, z którą zwracamy się do Ciebie za jego pośrednictwem. Uświęć każdą rodzinę, pomóż jej wzrastać w wierze. Zachowaj w niej jedność, pokój i pogodę ducha. Błogosław naszym dzieciom, ochraniaj młodzież. Przyjdź z pomocą wszystkim doświadczonym przez chorobę, cierpienie i samotność. Podtrzymuj nas w trudach codziennego życia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa do świętego Antoniego. Święty Antoni, wielki nasz patronie, prosimy Cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas w naszych troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają Twe skuteczne wstawiennictwo w odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi, niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki Twej opiece mieli zawsze silną wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej. Polecaj nas Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni jesteśmy. Wiesz najlepiej, jakie zło zewsząd nas otacza i jak bardzo potrzebujemy Twej pomocy. Prosimy Cię, święty Antoni, abyś nas wspomagał w życiu i kierował ku dobremu Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do Ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy odczuwają Twoją opiekę i doznają Twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje dzieło ojca Prokopa Kapucyna zatytułowane Majowe Wielbienia Maryi w litaniach loretańskich na każdy dzień miesiąca rozłożone. Dzień 20. Wezwanie Królowo Anielska, módl się za nami. Tytuł Maryi jako Królowej zawiera się w jej przenajświętszym imieniu, a królowanie jej rozciąga się wszędzie. Według najbardziej upowszechnionego zdania pomiędzy pisarzami kościelnymi, opierającymi się głównie na uczonych poszukiwaniach świętego Krzysztofa i świętego Anselma, bardzo biegłych w językach, syryjskim, chaldejskim i hebrajskim, imię Maryja znaczy Pani, Panująca, Władczyni, Królowa. I tak jest w istocie, iż panuje ona władnie i króluje wszędzie, na niebie i na ziemi, i w samym piekle nawet. Paweł Święty powiada o Synu Bożym: będąc w postaci Bożej, naleziony jest jako człowiek, dlatego Bóg darował mu imię nad wszystkie imiona, aby na imię Jezusowego wszelkie kolano klękało, niebieskich, ziemskich i podziemnych. Otóż naturą ludzką, tym człowieczeństwem, które przyjąć raczył na siebie Syn Boży i przed którym za to, że je Bóg przyjąć raczył na siebie, ma klękać wszelkie kolano, przyodziała go Maryja. Z Maryi bowiem przyjął on całe ciało, wszystką krew swoją. I o niej więc powiedzieć możemy, dlatego Bóg darował jej imię, które po imieniu jej Syna jest nad wszystkie imiona, aby na imię Maryi wszelkie kolano padało, w niebie, na ziemi i w podziemnych otchłaniach, to jest, aby wszędzie uznaną ona była za królową. Wznieśmy się więc naprzód myślą do nieba. Jest to miejsce napełnione samymi panującymi, samymi królami i królowymi, bo nikt nie dostał się do tego przybytku wiecznych radości inaczej i z innego prawa, jak tylko na mocy tych słów Pana Jezusa: pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, otrzymajcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. I w innym miejscu wiernym sługom swoim najwyraźniej toż samo przyrzeka: nie bójcie się, małe stado, powiedział do wybranych, albowiem upodobało Ojcu waszemu dać wam królestwo. Jednemu też Bogu to właściwe, mówi święty Augustyn, aby każdego wiernego sługę swego królem uczynił. Lecz gdy tak jest, iż ile znajduje się w niebie duszy zbawionych, tyle tam jest królów i królowych, rzeczywiście panujących, prawdziwie wielmożnych w wielkim królestwie chwały Bożej, to jednak tylko Matce Przenajświętszej dane jest być samą władczynią najwyższą i królową w tym ogromnym państwie, samych królów i królowych złożonym, nad nimi wszystkimi panującą i mającą tylu poddanych, ilu tam jest i będzie do końca świata świętych królujących na wieki.
I nie sądźmy, aby taka wyjątkowa i najwyższa godność i władza Matki Przenajświętszej miała w czymkolwiek uwłaczać nieograniczonej wielkości i nieograniczonej władzy i godności Boga. Gdy powiadamy, że Maryja jest królową nieba całego, że tam panuje samowładnie nad wszystkimi świętymi i aniołami nawet, nie chcemy wcale utrzymywać, bo by to było bluźnierstwem, jakoby nie była ona podległa Bogu, albo jakoby miała mu być równą. Lecz chcemy przez to powiedzieć, że właśnie to Bóg dał jej i daje jej i dawać nie przestanie tę władzę nad niebem całym. I gdy On ją jako matkę swoją do takiej godności dlatego właśnie daje, bo jest matką Jego i do tej godności ją podnosi. Wcale tym swojej własnej godności nie poniża, ani jej nie uwłacza. Owszem, nie zgadzałoby się to z Jego najwyższą Bożą godnością, aby ta, której Synem jedynym stać się raczył w czasie, na wszystkie wieki za godność macierzyństwa Bożego, do godności najwyższego panowania nad niebem całym podniesioną nie była. Króla Salomona nieograniczonej nad narodem żydowskim władzy, potędze i wielkości najmniejszego nie przyniosło to uszczerbku, że matkę swoją Batszebę sadzał po prawicy obok swojego tronu królewskiego i że przypuścił ją do uczestniczenia w zarządzie państwa całego. Przeciwnie, to się przyczyniło do świetności jego, bo tym wyraźniej objawiało jego własną ogromną potęgę i to mu chwały u ludzi przyczyniło wielkiej. Tym bardziej jest rzeczą niewątpliwą, że nie jest to uszczupleniem, uwłaczaniem najwyższej godności i władzy Pana Jezusa, gdy właśnie z woli Jego ta władza i godność aż do Jego Matki się rozciąga, Jego Matce się udziela. I właśnie dlatego to Kościół Święty, najwierniejszy we wszystkim tłumacz uczuć i woli Pana Jezusa, Przenajświętszego oblubieńca swego, opiewając chwałę Matki Bożej i wzywając jej pośrednictwa, zwie ją Królową Anielską, Królową Patriarchów, Królową Proroków, Królową Apostołów, Królową Męczenników, Królową Wyznawców, Królową Panieńską i na końcu jednym słowem Królową Wszystkich Świętych. Gdy więc głosem Kościoła całego rządzonego Duchem Świętym, mianowana ona i ciągle głoszona Królową Wszystkich Świętych, czyż nie musi tak być w istocie, iż panuje nad nimi wszystkimi, władnie niebem całym, i że wszyscy święci i wszyscy aniołowie są jej podwładnymi i posłusznymi? Czytamy też w najpoważniejszych pisarzach i kronikach kościelnych, że w różnych zdarzeniach wysyłała Matka Boża z nieba już to świętego jakiegoś, już anioła dla poratowania duszy jakiejś, którą się szczególniej opiekować raczyła, albo okolic jakich, z których wierni uciekali się do niej z wielką ufnością, albo też i Kościoła całego, gdy mu co zagrażało tu na ziemi. Święty Grzegorz Niceński pisze w życiu świętego Grzegorza Cudotwórcy, że Matka Boża przysłała do niego świętego Jana Ewangelistę, aby mu on objaśnił o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, której ten wielki biskup bronił przeciw ówczesnym odszczepieńcom. Znowu święty Grzegorz Nanzjineński, opisując straszną śmierć Juliana Apostaty, największego jaki kiedy powstał prześladowcy chrześcijan,
powiada, że aby uchronić Kościół od szkód niezmiernych, jakie ten bezbożnik zamierzał jeszcze mu zadać, z rozkazu to Matki Przenajświętszej, do której wówczas wierni gorąco się modlili, prosząc o uwolnienie od ucisków, w jakich pozostawali. Święty Merkury przybył z nieba i za pozwoleniem Boga odebrał mu życie. Powszechnie także przyjęte jest podanie, że podczas srogiego morowego powietrza, które panowało w Rzymie za papiestwa świętego Grzegorza Wielkiego, Matka Boża przysłała wielką liczbę aniołów na odwrócenie tej klęski. A opis tego wydarzenia dodaje, że w czasie procesji publicznej usłyszano w obłokach śpiewy anielskie, powtarzające te słowa, które odtąd Kościół śpiewa w najradośniejszych swoich uroczystościach. Królowa niebieska, wesel się alleluja! I że papież święty Grzegorz, przewodniczący procesji, widząc, jak wtedy anioł śmierci wkładał miecz swój do pochwy, zaintonował wiersz, który jest ostatnim w tejże antyfonie. Módl się za nami do Boga, alleluja! Od tej zaś chwili zaraza ustała w istocie w całym mieście. Tak więc wszechwładnie króluje Maryja w niebie. Patrzmy, jak i na ziemi królewską władzę swoją rozciąga ona w sposób najrozmaitszy. Na Soborze Powszechnym Efeskim, gdy święty Cyryl, biskup aleksandryjski, miał sławne kazanie do wszystkich zebranych ojców na cześć Matki Bożej, a z tych słów Pisma Świętego wychodząc, przeze mnie królowie królują, i stosując je do Przenajświętszej Panny dowodził, że wszyscy prawie monarchowie od niej władzę swoją z nieba otrzymują i cały Sobór takiemu jego zdaniu przyklasnął. O, jakby świat był szczęśliwy, gdyby wszyscy panujący Ciebie, o Królowo Nieba i Ziemi, swoją Panią i Królową uznawali i naśladowali wielkiego króla węgierskiego, świętego Stefana, który Cię ogłosił najpierwszą władczynią wszystkich swoich krajów, a siebie Twoim najpierwszym poddanym, i który z całą gorliwością rozszerzał pomiędzy ludami swoimi Syna Twojego i Twoją chwałę, rządząc nimi według macierzyńskiego serca Twojego. Jeśli panuje ona jako Królowa Najwyższa w całym Państwie Chrystusa Pana, w całym Jego Królestwie Niebieskim, czyż nie trzeba przyznać, że toż samo ma miejsce i w całym chrześcijaństwie, które jest Państwem Królestwem Chrystusowcem na ziemi? Bo czyż można znaleźć, jaki zakątek zamieszkały przez wiernych poddanych Kościoła Świętego, gdzieby Maryi nie czczono po jej Synu Bożym najszczególniej i więcej i wyłączniej i powszechniej jak wszystkich innych świętych? Ileż to wszędzie kościołów na jej cześć wystawionych, ile kaplic publicznych i prywatnych, ile pomników, posągów, obrazów jej cudami słynących, ile zakonów, zgromadzeń pobożnych, bractw, stowarzyszeń, wyłącznie pod jej opieką i na rozszerzenie jej chwały ustanowionych. O tym mówiliśmy obszerniej, wykładając tytuł jej jako Matki Chrystusowej i przedstawiając dowody czci powszechnej, jaka się jej z tego powodu oddaje od całego Kościoła. Na koniec, jeśli wyobraźnią wejrzymy aż do piekieł, ujrzymy, że władza jej i moc i do tych nieszczęsnych otchłani dosięga. Święty Bernardyn Sieneński, jeden z najgorliwszych sług Matki Bożej, jedna z wielkich ozdób zakonu serafickiego, stosując do niej te słowa mędrca pańskiego: Samam obeszła okrąg niebios
i przemknęłam głębokość przepaści. Tak je wykłada. Okrąg niebios obeszłam sama, to oznacza władzę najwyższą, jaką ma Matka Boża w niebie. I przeniknęłam głębokość przepaści, oznacza, że oto jest jej władza i nad piekłem nawet. Lecz jakże być to może, aby władza Maryi sięgać miała aż do piekła, i aby ją tam wykonywała, gdy piekło jest to okropne miejsce, gdzie wykonuje się i dopełnia się w całej swojej ścisłości już tylko sama sprawiedliwość Boża. Cóż by z tym mogła mieć wspólnego ta, która przede wszystkim jest królową miłosierdzia i miłosierdzie Boże jakby w sobie uosabia? A jednak w istocie i tam jej panowanie się rozciąga i władza jej i tam się wykonuje. Przypomnijmy sobie, jaki wyrok wydał Pan Bóg na samym początku świata na człowieka za bunt jego przeciw Stwórcy podniesiony. Za to skazał go Pan Bóg na śmierć, również jak i niewiastę, która go do grzechu pierwszego przywiodła. Lecz zauważajmy, że wąż, albo raczej szatan przez węża przemawiający, który będąc powodem pierwszym złego, a więc jeszcze bardziej winnym od człowieka, skazany też został i to na karę jeszcze od samej śmierci straszniejszą. Czy na piekło? Nie, bo tam już był dawniej wtrącony za własny grzech pychy. A prócz tego złość jego, która przywiodła go do uwiedzenia pierwszych naszych rodziców i która stała się pierwszym powodem wszystkich zbrodni, jakie się popełniły, popełniają i popełnią do końca świata na ziemi. Ta zbrodnia wymagała kary, że tak powiem, jeszcze sroższej nad piekło same. I znalazła taką sprawiedliwość Boża. Skazanym został szatan na jęki na wieki pod ciężarem wiecznej względem Matki Przenajświętszej nienawiści. Położę nieprzyjaźń, zawyrokował Pan Bóg, między tobą a między niewiastą. Być pozbawionym widzenia Boga i czuć się przedmiotem nienawiści Jego stanowi samą istotę potępienia. Lecz prócz tego być pozbawionym czułej litości królowej miłosierdzia, być w niemożności uciec się do jej serca macierzyńskiego i widzieć się przedmiotem jej wiecznej nienawiści jest piekłem nad piekłami. Dlaczego? Bo pycha szatana, stanowiąca główny i cały jego charakter, jeszcze więcej cierpi. Jeszcze więcej czuje się upokorzoną, widząc się pod nogami najpokorniejszej istoty, aniżeli czując się przygniecioną wszechmocną prawicą Boga Najwyższego. Otóż jeden sposób, jakim władza Matki Bożej rozciąga się aż do otchłani piekielnych, drugim jest ten, że ona to opiera się bezustannie wszelkim zamiarom i usiłowaniom złych duchów, niwecząc ich zabiegi około uwikłania w swoje nieszczęsne sidła niezliczonej liczby dusz, a nawet wyrywając z ich szponów i te, które już prawie do nich należały, a które szczerze do Matki Bożej się zwróciwszy, z rąk się ich na wieki wydzierają. Nadto ona to rozprasza wszelkie odszczepieństwa, pobudzane przez piekło od czasu do czasu w celu obalenia Kościoła, którego jest Matką i Królową, jak Pan Jezus jest Ojcem i Królem. A to wszystko ma miejsce ciągle i wszędzie od początku chrześcijaństwa i trwać będzie aż do jego końca. Ciągle i wszędzie ona walczy z mocami piekielnymi i zwycięża je,
bo wyrok ten Boga położy nieprzyjaźń między tobą a niewiastą. Na wszystkie czasy i miejsca się rozciąga. Święty Bonaventura, utrzymując, że imię Maryja znaczy morze gorzkie, powiada, że jak faraon zatopiony został z całym wojskiem swoim w Morzu Czerwonym, tak szatan z całymi chówcami piekielnymi ciągle zatapiany bywa przez wszechwładną opiekę Matki Przenajświętszej, zasłaniającej bezustannie dusze ludzkie od ich pogoni. I w ten to sposób rozciąga Maryja władzę swoją i nad piekielnymi otchłaniami, równie jak nad ziemią i niebem całym, będąc królową całego świata stworzonego. Królowo anielska, módl się za nami. Litania do świętego Antoniego z Padwy. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami. Święty Antoni, z pobożnych rodziców urodzony, módl się za nami. Święty Antoni, w miłości gorący, módl się za nami. Święty Antoni, światem zepsutym gardzący, módl się za nami. Święty Antoni, darem miłości napełniony, módl się za nami. Święty Antoni, ozdobo Kościoła katolickiego, módl się za nami. Święty Antoni, chwałę niebieską zalecający, módl się za nami. Święty Antoni, kwiecie świątobliwości, módl się za nami. Święty Antoni, krysztale czystości, módl się za nami. Święty Antoni, perło ubóstwa świętego, módl się za nami. Święty Antoni, chwało miasta Padwy, módl się za nami. Święty Antoni, ozdobo zakonu braci mniejszych, módl się za nami. Święty Antoni, pochodnio gorejąca, módl się za nami.
Święty Antoni, młocie na heretyków, módl się za nami. Święty Antoni, światło nowe włoskiej ziemi, módl się za nami. Święty Antoni, uciśnionych wyzwolenie, módl się za nami. Święty Antoni, w nabywaniu doskonałości, ochotny, módl się za nami. Święty Antoni, kaznodzieju żarliwy, módl się za nami. Święty Antoni, zgubione rzeczy, cudownie odnajdujący, módl się za nami. Święty Antoni, poufały strażniku, spraw sobie poleconych, módl się za nami. Święty Antoni, przewodniku dusz, módl się za nami. Święty Antoni, zwierciadło pokory, módl się za nami. Święty Antoni, arko nowego przymierza, módl się za nami. Święty Antoni, nieprzyjacielu grzechów, módl się za nami. Święty Antoni, miłośniku bogomyślności, módl się za nami. Święty Antoni, przedziwny w mądrości, módl się za nami. Święty Antoni, wzorze wstrzemięźliwości, módl się za nami. Święty Antoni, uzbrojony sprawiedliwością, módl się za nami. Święty Antoni, w opowiadaniu Ewangelii niestrudzony, módl się za nami. Święty Antoni, pociecho strapionych, módl się za nami. Święty Antoni, prorokom równy, módl się za nami. Święty Antoni, apostole najżarliwszy, módl się za nami. Święty Antoni, męczenniku pragnienia, módl się za nami. Święty Antoni, ozdobo wyznawców, módl się za nami. Święty Antoni, przykładzie czystości, módl się za nami. Święty Antoni, który zażywasz wiecznego błogosławieństwa, pociesz nas strapionych. Od gniewu sędziego najwyższego broń nas, Ojcze Święty, abyśmy za dni naszych pożądanego pokoju zażywać mogli, przyczyń się za nami, aby wszyscy do Ciebie nabożni otrzymali to, o co słusznie proszą, przyczyń się za nami, aby nas Najświętsza Panna czystymi, niezmazanymi Synowi swemu przedstawić raczyła, przyczyń się za nami. Przez tajemnicę wcielenia Słowa Bożego, aby w nas zawsze mieszkało, przyczyń się za nami. Przez narodzenie Dzieciątka Jezus, od któregoś słodkim uściśnieniem zaszczycony został, przyczyń się za nami. Przez krzyż i mękę niewinnego baranka, abyśmy ciało nasze z wszystkimi pożądliwościami ukrzyżowali, przyczyń się za nami. Przez śmierć i pogrzeb Pana, abyśmy namiętnościom naszym umierali i współpogrzebani z Chrystusem, z Nim potem na wieki żyć mogli, przyczyń się za nami. Przez chwalebne zmartwychwstanie Syna Bożego, abyśmy w dzień ostateczny cząstkę z Nim w niebie otrzymać mogli, przyczyń się za nami. Przez cudowne w niebo wstąpienie Pańskie, abyśmy szczęśliwie na górę wieczności wstąpić mogli, przyczyń się za nami. Przez przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela, aby On nas wszelkiej prawdy nauczył,
przyczyń się za nami, aby Pan Bóg grzechy nasze odpuścić raczył. Przyczyń się za nami, aby Pan Bóg Kościołem swoim świętym rządzić i w pokoju zachować go raczył. Przyczyń się za nami, aby Pan Bóg całe duchowieństwo w swej dostojności zachować raczył. Przyczyń się za nami, aby wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek dać raczył. Przyczyń się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Módl się za nami, święty Antoni, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Niech się przyczyni za nami. Prosimy Cię, Panie, wyznawca Twój, święty Antoni, któregoś wielkością cudów przyozdobiłeś i wsławiłeś i dotychczas nie przestajesz go wsławiać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa błagalna do świętego Antoniego. Przedziwny święty Antoni, wsławiony rozgłosem uczynionych przez Ciebie cudów, który miałeś szczęście przyjąć na swe ręce Syna Bożego w postaci dzieciny. Wyproś mi u Jego dobroci łaskę, której gorąco pragnę w głębi mego serca. Ty, który byłeś tak bardzo litościwy dla nieszczęśliwych grzeszników, nie patrz na niegodziwość tego, który błaga, lecz na chwałę Boga, którą ponownie zwiększysz i na mojej duszy zbawienie, nieodłączne od prośby, którą teraz przedstawiam z tak wielkim pragnieniem. Jako zadatek mojej wdzięczności składam obietnicę, iż będę prowadzić życie więcej zgodne z pouczeniami Ewangelii i oddane niesieniu pomocy biednym, których tak bardzo ukochałeś i kochasz. Pobłogosław moją obietnicę i spraw, bym wierny był jej aż do śmierci. Amen. Modlitwa do świętego Antoniego dla uproszenia szczególnej łaski. Śliczny kwiecie, cudną woń cnoty, w Kościele Bożym rozlewający, jasne światło zakonu braci mniejszych, święty Antoni Padewski, który strapionym i smutnym pociechę przynosisz, który wszystkich pobożnie Cię wzywających wspierasz przyczyną Twoją. Klękam z ufnością u stóp Twoich dla oddania się szczególnej Twej opiece, dla polecenia sercu i modlitwom Twoim wszystkich potrzeb moich. Przez wszystkie łaski, jakimi Bóg Ciebie obdarował, przez niewysłowioną radość, w jakiej tonęło serce Twoje, gdy Pan Jezus w postaci małego dzieciątka na Twoich spoczywał rękach, błagam Cię pokornie, osłoń mnie najtroskliwszą opieką Twoją. Przyczyń się za mną do Twego najsłodszego Zbawiciela i niepokalanej Jego Matki i uproś mi żywą wiarę, niezachwianą nadzieję, miłość gorącą, wytrwałą gorliwość w służbie Bożej
i łaskę, której szczególnie teraz potrzebuję. O najukochańszy mój patronie, święty Antoni, wejrzyj łaskawie na mnie, biednego grzesznika, i nie gardź prośbą, którą z wielką ufnością do Ciebie zanoszę i radością napełnij serce moje, a przez całe me życie będę z wdzięcznością wielbić Ciebie za otrzymaną mi łaskę, składając dzięki Trójcy Przenajświętszej za dary na Ciebie wylane. Amen. Modlitwa do świętego Antoniego w każdej potrzebie. Wspomnij sobie, święty Antoni, na ów wielki zaszczyt, jaki Ci Pan Jezus okazał, gdy tylu tysiącom do Ciebie się udającym za sprawą Twoją swej pomocy udzielił. Wspomnij, ilu umarłych życie, błądzących zbawienną radę, strapionych pociechę, opętanych uwolnienie, trędowatych oczyszczenie, chorych zdrowie, żeglujących bezpieczny port, uwięzionych wolność, okradzionych swe dobro utracone, w ogóle ilu nędznych przez Ciebie pociechę i pomoc otrzymało i po dziś dzień otrzymuje. Uciekam się do Ciebie i błagam Cię o pomoc i radę w tej wielkiej mej potrzebie. O Ojcze uciśnionych, ulituj się mej nędzy, gdyż Pan Bóg, każąc mnie za grzechy lub w niepojętej swej mądrości, chcąc mnie doświadczyć, tak ciężko mię nawiedził. Obacz moją nędzę i trudne położenie, w jakim się znajduję. Wiem wprawdzie, żem nie godzien Twego wstawiennictwa, żem nie zasłużył u Ciebie ani na pomoc, ani na pociechę. Ale wspomnij sobie oną wielką miłość, z jaką już tylekroć wsparciem swoim dopomógł niegodnym. Przypomnij sobie ono miłosierdzie i litość, jakąś żyjąc tu na ziemi, ku potrzebującym ją chował. O ileż większą jest obecnie ta litość i to miłosierdzie, skoro Ty już używasz w niebie szczęśliwości wiecznej i tak chętnie przyczyniasz się za potrzebującymi u Pana Boga. O wyzwól mnie z tej obecnej potrzeby i okaż mi dobroć Twojego serca. Wysłuchaj próśb moich. Udziel mi pociechy, wybłagaj mi siłę i poddanie się woli Bożej, ażebym mógł cierpliwie wytrwać i przez szemranie nie utracił zasługi, jaką przez należyte znoszenie cierpień uzyskać mogę. Ufam mocno, że zostanę wysłuchanym, jednakowoż nie moja, ale Boża wola niech się spełni teraz i zawsze. Amen. Oddanie siebie samego szczególnej opiece świętego Antoniego. Ufny w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi, polecam się Tobie, święty Antoni, i proszę Cię, wejrzyj łaskawie na moją wierną i szczerą miłość i silną ufność, jaką serce moje względem Ciebie jest przepełnione. Zapisz sobie moje imię głęboko w Twym sercu i pozwól mi należeć do liczby tych, których Ty szczególnie miłujesz i ochraniasz, iżbym mógł we wszystkich moich potrzebach
znajdować w Tobie ucieczkę. Amen. Modlitwa do świętego Antoniego o dobrą śmierć. O święty Antoni, któryś szczęśliwie w łasce Bożej z tym światem się rozstał, czyż moja śmierć będzie Twojej podobną? Drżę z bojaźni i strachu, gdy pomyślę o swoich licznych grzechach i gdy sobie przedstawię tę chwilę, w której umrę i przed sądem boskim stanę. Pokładam całą moją nadzieję we krwi Jezusa Chrystusa i Twym wstawiennictwie. O nie opuszczaj mnie wtedy i pocieszaj w owym wielkim ucisku. Wyproś mi żal szczery za grzechy, łaskę przyjęcia Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie i możność zadośćuczynienia jeszcze w tym życiu za wszystkie grzechy i kary. A gdy wreszcie nadejdzie ostatnia godzina mego życia, pospiesz mi wtedy z pomocą. Wzmocnij mnie, iżbym nie uległ zwątpieniu. Stój przy mnie, iżbym z najświętszymi imionami Jezusa, Maryi i Józefa na ustach, pod opieką mojego anioła stróża, innych patronów i świętych i pod opieką Twoją, rozstał się z tym światem w uczuciach silnej wiary, niezachwianej nadziei, najgorętszej miłości ku Bogu, najszczerszego żalu za wszystkie moje grzechy i został przyjętym do uczestnictwa tej szczęśliwości, której Ty już od dawna używasz. Amen. Westchnienie do świętego Antoniego. Mój kochany święty Antoni, niech się Twe serce ku mej prośbie skłoni. Racz za mną przemówić do Chrystusa Pana, by łaska upragniona była mi dana i przez święte wstawienie się Twoje niech spłyną w me serce pociechy zdroje, a ja Cię kochać będę najgoręcej i chwałę Twoją szerzyć coraz więcej. Amen. Modlitwa ku czci świętego Antoniego w intencji dzieci. O najdroższy święty Antoni, zwracamy się do Ciebie, by oddać pod Twą opiekę to, co mamy najdroższego i najcenniejszego, nasze dzieci. Tobie, pogrążonemu w modlitwie, ukazało się Dzieciątko Jezus, a gdy opuszczałeś ten świat, dzieci rozgłaszały wiadomość o Twej błogosławionej śmierci. Skieruj Twój wzrok na nasze dzieci, które Tobie powierzamy, abyś pomógł im wzrastać, tak jak Jezus w latach mądrości i łasce. Spraw, by zachowały niewinność i prostotę serca. Udziel im łaski, by zawsze towarzyszyła im troskliwa miłość i mądre kierowanie rodziców. Czuwaj nad nimi, by wzrastając w latach, dotarły do pełnej dojrzałości i jako chrześcijanie dawały świadectwo przykładnej wiary. O święty Antoni, nasz patronie, bądź blisko wszystkich dzieci i wspomagaj także nas Twą nieustanną opieką. Amen. Obranie sobie za patrona świętego Antoniego. Święty Antoni, sławny sługo i przyjacielu Jezusa Chrystusa, Tyś piastował Dzieciątko Jezus na swych rękach, a dziś cieszysz się nim w niebieskiej krainie.
składam Bogu dzięki za wszystkie łaski i dobrodziejstwa, którymi moją duszę obdarzyłeś. Na nowo obieram Ciebie dzisiaj za mego orędownika i wiernego Ojca. Postanawiam mocno nigdy Cię nie opuszczać, ani pozwolić ubliżyć Twej sławie, lecz zawsze Cię czcić i kochać. Proszę Cię, weź mnie w swoją opiekę i pomagaj mi we wszystkim. Nie opuszczaj mnie, lecz bądź mi towarzyszem w drodze do wieczności, moim orędownikiem, obrońcą i mą gwiazdą przewodnią, tak w życiu, jak i przy śmierci. Amen. Modlitwa ku czci świętego Antoniego. Święty Antoni, wzorze wielkiej świętości, pomóż mi żyć jak prawdziwy chrześcijanin, wierny przyrzeczeniom chrzcielnym. Ty wiesz, jak wielkie są niebezpieczeństwa i trudności mego życia. Wyjednaj mi, abym pokonał wszystkie pokusy do złego i miał odwagę bycia świadkiem mej wiary. Wyjednaj mi serce zdolne do miłowania Boga ponad wszystko, gotowe do przyjęcia Jego świętej woli pośród ofiar i wyrzeczeń. Otwórz mą duszę, bym kochał mych bliźnich szczerze i ofiarnie. Pozwól mi być gotowym do służenia im pociechą we wszystkich ich potrzebach. Podtrzymuj mnie Twoim przykładem, abym zasłużył na Bożą przyjaźń. Amen. Przyjmijmy, drodzy radiosłuchacze, telewidzowie i obecni tu w Bazylice, błogosławieństwo relikwiami świętego Antoniego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Piastunie Boga, błogosławiony Antoni Święty, bądź pochwalony. Do Ciebie, Boga, lud czcią przejęty, módl się za nami, Antoni Święty. Jak światło dzienne, jak promień słońca, Ty świat ogarniasz z końca do końca. Łagodzisz bóle i trudno śliczny, ociecho na